Klient, który stracił sprzedawcę energii elektrycznej, powinien jak najszybciej wybrać nową firmę, która będzie mu sprzedawała prąd. Osoby, które dzisiaj od swojego sprzedawcy energii elektrycznej otrzymały informację, że ten zaprzestał działalności sprzedażowej, mogą być spokojne, ponieważ to nie oznacza, że nie będą mieli energii elektrycznej. Taka sytuacja jest regulowana przez prawo i w tej sytuacji lokalny dystrybutor energii elektrycznej podpisuje tak zwaną umowę rezerwową i dostarcza w ramach niej usługi sprzedaży energii elektrycznej. Tauron podkreśla, że trzeba stawiać na sprawdzone i rzetelne firmy, które dotrzymają warunków umowy. Podejmując decyzję o podpisaniu umowy ze sprzedawcą energii elektrycznej, warto zwracać uwagę nie tylko na warunki finansowe, ale również na wiarygodność tego partnera. Tauron od wielu lat edukuje klientów o ich prawach i o tym, jak ważna jest wiarygodność podmiotu, z którym podpisuje się umowę na sprzedaż energii elektrycznej, bo właśnie taki wiarygodny podmiot, chociażby jak Tauron, to również dbałość o nieprzerwane dostawy tej energii elektrycznej, dbałość o to, żeby warunki finansowe tych umów były najbardziej optymalne. Dziś mamy do czynienia z sytuacją, w której spora część klientów firm, które ogłosiły bankructwo, otrzyma informację o tym, że podmioty te zaprzestają działalności handlowej, zaprzestają sprzedaży energii elektrycznej. Ci klienci w tym momencie będą korzystać z tak zwanych umów rezerwowych, które przewidział dla nich lokalny dystrybutor energii elektrycznej, ale ten moment jest najwłaściwszym momentem na to, aby jednak zweryfikować rynek, aby wybrać wiarygodnego sprzedawcę energii elektrycznej. Tauron w tym momencie rzeczywiście jest jednym z takich wariantów. Specjaliści Tauron obiecują w tym momencie załatwić wszystkie formalności po otrzymaniu pełnomocnictwa. Wszystkie informacje na temat naszej oferty handlowej są do uzyskania w punktach obsługi klienta bądź pod numerem infolinii 555-444-555. Odbiorca energii elektrycznej, który został poinformowany, że jego dotychczasowy sprzedawca prądu zaprzestał świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej, nie musi się obawiać, że nie będzie miał prądu. Lokalny dystrybutor energii elektrycznej podpisze w imieniu klienta umowę ze sprzedawcą rezerwowym, bo tak stanowią zapisy prawa.